Cześć, z tej strony Goofis1999 i witam was już w kolejnym odcinku z serii recenzje odcinków SpongeBoba. W tym odcinku będziemy recenzować kolejne dwa odcinki SpongeBoba, czyli odcinki Klonciak Marynarz i Autor Nieznany. A który odcinek lubię, tego dowiecie się w tym odcinku. No to zaczynamy. Odcinek Klonciak Marynarz w oryginale Say Your Move to 34 odcinek sezonu drugiego oraz 75 odcinek ogółem. W tym odcinku SpongeBob Kanciastoport szykuje się właśnie do powrotu do domu, gdy kończy pracę, ale najpierw musi wyrzucić śmieci. I znajduje na śmietniku napis z brzydkim wyrazem, którego nie rozumie. Spotyka Patryka, dzięki którzy właśnie przeklinają. Zaczęli przeklinać. I gdy się śmieją, to się łaskocze. A później, a rankiem, gdy SpongeBob idzie do tłustego kraba, przeklina. SpongeBob i Patryk przeklinają w tłustym krabie, który wypędza klientów. A pan krab kara SpongeBoba i Patryka. Jeśli będą używać marynarskie przekleństwa, to będą malować restaurację, to będą malować tłustego kraba. Później SpongeBob i Patryk grają węgorza i ruchome schody. Patryk ciągle dostaje ruchome schody, natomiast SpongeBob węgorza. A potem, gdy przeklina, to Patryk chce naskarżyć panu krabowi, a SpongeBob mówi, a później Patryk powiedział też przekleństwo i SpongeBob mówi, że naskarży teraz na pana kraba. Gdy idą, to SpongeBob i Patryk mówią, że przeklinali, a pan krab kara ich, żeby malowali tłustego kraba. Później pan krab również używa marynarskie przekleństwa, przez co SpongeBob i Patryk postanawiają naskarżyć mamie panu krabowi, który później zemdleje i każe im, żeby malowali jej dom. A później, gdy pomalowali dom, zasłużyli na lemoniadę, a później, gdy potyka, uderza o kamień, to również przeklina. I koniec. No, całego odcinka. Odcinek ten jest to jeden z najbardziej znanych i najbardziej kultowych odcinków całego serialu. Odcinek ten mi się bardzo podoba. No nie jest moim ulubionym, bo moim ulubionym, jak mówiłem, jest odcinek Kapela z Kalmara. To ten odcinek jest moim trzecim ulubionym odcinkiem i mnie bawił. No, dużo z tym było najlepszych. Na przykład najbardziej podobało mi się, jak na przykład SpongeBob i Patryk mówili, przeklinając. No dobrze. Zwłaszcza w tłustym krabie i przy śmietniku. No dobrze. No, mimo że przekleństwa są tu niepotrzebne, na szczęście je ocenzurowali. No dobrze. No, czy też jak pan krab, a potem mama pana kraba, czyli Betty Scrap, która może być również mama krab, uderzają o kamień, bardzo śmieszna scena, a najlepszą sceną z tego odcinka jest to, kiedy SpongeBob i Patryk grali w węgorza i ruchome schody. Jest to najlepsza scena z tego odcinka, bo jest bardzo dobra. Nawet mnie bawi. SpongeBob ciągle dostaje węgorza, a Patryk dostaje ciągle ruchome schody. Odcinek ten również jest o wiele lepszy niż poprzedni odcinek, którego wczoraj recenzowałem.
A teraz lecimy do odcinka zatytułowanego Autor nieznany. Odcinek Autor nieznany w oryginale Artist Unknown to 35 odcinek sezonu drugiego i 76 odcinek ogółem. Odcinek ten opowiada o tym, że po prostu SpongeBob kręci stoporty. W tym odcinku idzie na lekcję sztuki do szkoły z Kalmara i się okazuje, że ma wielki talent. Musiałem powiedzieć krótki opis, bo powiedziałem długi do odcinka Klonciak Marina, z którego już go recenzowałem wcześniej. Odcinek ten no nie był tak dobry jak jego siostrzany odcinek, ale był śmieszny. No na przykład ten obraz z tym zielonym Skalmarem był może najlepszą sceną, kiedy jak Skalmar pryskał farbami, też była śmieszna. No nie jest taki dobry. Po prostu i tak nie wiem, jak co o tym odcinku powiedzieć. Na szczęście Klonciak Marynarz. Na szczęście Klonciak Marynarz był łatwym odcinkiem do zrecenzowania. Na koniec jeszcze jedno, zanim się pożegnamy. Te odcinki w USA miały premierę 21 września 2001 roku, czyli 10 dni po zamachu USA, po zamachu z 11 września 2001 roku. A teraz żegnam się z wami. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, zostawcie łapki w górę. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.